Patrzcie, jaki fajny widok. Normalnie ja u siebie takich fajnych widoków czasami nie mam. Czy w ogóle rzadko miewam takie fajne widoczki, moim zdaniem. Fajny widok. Trafiłem tu jak między questami, że tak powiem, wędrowałem, postanowiłem wam to pokazać. Uważam, że fajne miejsce. To jest tutaj, pod wichrowym tronem, taka łódka sobie stoi. To oczywiście witam was, jestem Siegfried Kuhl, to są starożytne zwoje w świecie Skyrim. I jeśli dobrze pamiętam, ostatnio wykonujemy questy dla Mrocznego Bractwa. Teraz mam zabić jakieś trzy osoby. Tak więc będziemy po kolei podążać. Tam wiem, że piszecie mi czasami, że minę jakiś item do questa czy coś takiego. Ja przypuszczam, że w późniejszym czasie, czy jakby to inaczej nazwać, w późniejszym etapie nagrań zawędruję w te miejsca, żeby pozbierać brakujące przedmioty, poza nagraniami oczywiście, gdy będą mi się kończyły questy. To po pierwsze, smoczek. Druga sprawa jest taka, że widziałem kilka fajnych modów ostatnio, takich fabularnych, nie takich zmieniających samego Skyrima, tylko takich... Tutaj gdzie? Przede mną, dobra. Tylko zmieniających, nie zmieniających właśnie Skyrima, tylko dodających jakiegoś dodatkowego questa, czy coś takiego. Więc gdy w którymś momencie zaczną mi się questy kończyć, prawdopodobnie... Jakby co mogę zwalić na smoka. Proszę, niech ktoś... Mam nadzieję, że mnie nie było widać. Gdzie moje... Teraz powiedziałem o tych questach, tak? Tak, powiedziałem, dobra. Ojej, zrobiło mi się źle. O, jaki dziwny smok, on ma jakiś taki ogon. O, trafiłem go. No, o tych questach powiedziałem, że w razie czego będę tutaj pobierał dodatkowe i robił. Może zabiję smoka i będę kontynuował go, żeby tutaj się nie, że tego nie rozwodzi, to tak. Jest, kurczę. Jestem już taki pro, czy ten pies, czy ten smok taki mięczak. A propos, o właśnie, już się zastanawiałem, co się stało z psem. Dobra, ebonowa strzała, granat, rubin. Smoczych kości nie chcę, bo w sumie są ciężkie, a nie mam miejsca dość. A mi nie są niczego potrzebne. Smocza dusza, tak. Aha, druga kwestia, jaką chciałem poruszyć. Wiecie jak gram, że tak powiem, jakim stylem, jaką osobą, że staram się tutaj w Skyrim być dobrym ludkiem i tak dalej. Tak, wiem, obecne questy dla Bractwa troszkę przeczą temu, ale... ale nie chcę być ostentacyjnie zły, o tak powiem. Natomiast dodatek Downguard, o który miałem kupić i o który parę osób pytało, właśnie oferuje taką drogę kariery. Robienie rozrób w mieście, wysysanie krwi i granie ogółem tym złym. Chyba, że się nie chce oczywiście poznać całej zabawy udostępnionej w dodatku. A nie chciałbym, że stracić tej zabawy, więc uznałem, że po prostu nie kupię dodatku, a raczej się zainteresuję dodatkowymi modami i tak dalej. Dzień dobry. Czego chcesz? Ja coś chcę, nie? O, jak przez plecy mu pociągnąłem! Nagroda Dorift 1000. O, dlaczego? Przecież nikt mnie nie widział. Bez sensu troszkę. Oj, widzę czerwoną kropkę. Chyba strażnik, który nie jest świadom tego, że mnie widział. Dobrze, więc jeszcze do Gwiazdy Zarannej. Szybka podróż. Czyli zabiłem już 2 cele z 3. Damy radę. Potem poddaję to do Mrocznego Bractwa. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Kradanie wzrasta, bardzo zacnie. Gdzie jest mój ostatni cel? O, śnieżynka. Dobra, wszystkie chyba kwestie organizacyjne na temat Skyrima poruszyłem. Możemy dalej wyruszać do boju. Nie będę mówił, polecajcie mi jakieś kampanie. W tej kwestii wolę akurat sam sobie znaleźć wszystko, co mnie interesuje. O kurde, ją mam zabić w środku miasta. Nie, to tutaj najpierw zrobimy save'a. Bo zajęcie, zaraz ktoś mnie przyuważy. I całe miasto mnie będzie gonić. Dlatego przecież nie chcemy. Naprawdę nie jestem w nastroju.
Mów, czego chcesz, albo odejdź. To ja odejdę i załatwię cię kobieto z ukrycia. Tu się normalnie schowam. Nikt mnie tu nie widzi. Oj. Tam poszedł strażnik. Tam jest nasz cel. Piękny strzał. O, patrzcie, tym razem nawet nie dodano żadnej nagrody za mnie. Troszkę nie bardzo to rozumiem. Klucz do domu Beytild. Aha, czyli jej, krótko mówiąc. Dobra, przypuszczam, że z tego klucza potem skorzystamy. Ale teraz pójdźmy oddać te questy. Srebrna ręka, co to jest? Spotkaj się nocą ze Skjornem. Skjorem. O, widzicie, jeszcze jakieś questy tam dodatkowe mam poprzygotowywane, że tak powiem, nawet nie pamiętam skąd je wziąłem. Ale to nic, nie przejmujmy się tam chwilowo, bawimy się w Mroczne Bractwo. Oczywiście skrytobójca ze mnie marny, biorąc pod uwagę zbroję, w jakiej się poruszam i broń, jakiej używam. Albowiem skrytobójca w ciężkiej zbroi płytowej czy coś takiego, plus ciężki młot. Tak, tak, na pewno. Na pewno w ten sposób kogoś zabiję po cichu, ale nie komentować, Siegfried sobie poradzi. Siegfried jest pro Elo i w ogóle matka jest matką wszystkiego! Podążamy za jej głosem, za jej wolą! Jaki ton głosu? Ośmielisz się jej sprzeciwić? I przyjmiesz karę? Wygląda jak błazen. Gadaj tak dalej, mały człowieczku, a zobaczymy, na kogo spadnie kara. Och, jaki z ciebie kozak! Siedź cicho, nie mrawy durniu. Dobra, gdzie jest ten mój człowiek? Człowiek właśnie wrócił z długiej podróży. Pokaż przynajmniej trochę uprzejmości. Dobra, ziomy, to są wasze problemy. Panie Cyceronie. Cyceronie. Dobra, z nimi pogadam później, nie interesuje mnie akurat tej gadka. Tu mam oddać questa. Yo, ziom. Udało ci się już porozmawiać z Astrid? Jest przy basenie, witając nocną matkę i tego jej małego trefnisia. Ma dla ciebie kontrakt. Wróć do mnie, gdy już to zrobisz. A. Dobra, nie czas na łzy, ale ja chciałem... Udało ci się już porozmawiać z Astrid? Jest przy basenie, patrzcie, w ogóle to, tak z daleka dalej słyszę i tego jej ich rozmowę niby, tak? Znaczy, pojawiają się napisy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czyli miałem jednak tego słuchać. Wyjaśnijmy sobie jedno. Ja jestem przywódczynią sanktuarium. A, to się tak z daleka tylko wygląda. Moje słowo jest prawem. Rozumiemy się? Och, tak, pani! Doskonale! Widzicie, czarne oczy? Ty tu? Normalne. Oj! Jesteś. Dobrze. I tak miałam dość rozmów z tym mamrocącym głupcem. Musimy coś omówić. Okej. Tak. Musisz udać się do Markartu i porozmawiać z pomocniczką aptekarza. A już tam byłem. Znajdziesz ją pewnie w Wiedźmim Wywarze. Chyba. Dziewczyna jest gadatliwa i chce zamordować swego byłego kochanka. Wygląda na imię mamy Liri. Porozmawiasz z nią, ustalisz kontrakt i go wypełnisz. Okej. Zrób wszystko, czego zażyczy sobie kontakt. Ponieważ to twoje pierwsze zadanie, pozwolę ci zatrzymać wszystko, co zapłaci mu Iri. Z pewnością. No i jesteś. Dobrze. I tak miałam dość rozmów z tym. Dobra, to już przecież powiedziała mi. Ale ja chcę oddać questy, bo zabiłem przecież już trzech ziomów. Ficha. Yo. Bracie. Papius nie żyje. Dobrze. Mam nadzieję, że udało ci się mieć na baczności w tym tartaku. Twoja zapłata za dobrze wykonaną ile, robotę. Ile? 750, nieźle. Oczywiście, słyszałem. Mógłbym tak cały dzień. Oto twoja zapłata. Ile? 750, moje gratulacje. Udało ci się z zimną krwią zamordować wychudzonego żebrak? Oto twoja zapłata. W sumie, wiecie, co mnie tak teraz zastanawia, że ja może mogłem z nimi porozmawiać czy coś. Więcej zleceń? Przykro mi, ale nie. Przyjdź do mnie później. Pojawił mi się nie czas na łzy. Tak. Ojej. Kytywujemy. Markart. Oj, my Markartu chyba nie lubimy. Albo Markart nie lubi nas. Tak gdzieś jak zastanawiam się, czy jak mam teraz, miałem zamordować tych ludzi. I zamordowałem. Czy ja nie mogę z nimi porozmawiać, czy coś? Nie wiem, ostrzec ich może, uciekajcie, albo coś takiego.
Jołd, Cero. Kolejny członek rodziny. Okej, jakiś świr. Witaj, witaj. Dobrze cię widzę. Dawni zabójcy też byli tacy cisi i niebezpieczni. Nie rozmawiam z tą świrza. O tak. Jo. Ej, ona mnie może czegoś nauczyć? Zajmij się kontraktem. Możesz nie zająć się zasady. Nie. Porozmawiaj z mój. Nie, to nie. Ja muszę zająć się. Nie będę się prosił, poradzę sobie sam. Ktoś się mówi coś tam jakiejś o tej dużej książce takiej do nauki z Kili. Gdzieś, pamiętam, ale mi się wydaje, że ja już jej użyłem i się nauczyłem czego. Cześć, czekaliście na mnie, słodko. Dobra. Więc ciśniemy do markartu. Boję się, co mnie tam spotka. Tam ktoś mi pisał, że tu jest fajny quest w kopalni i tak dalej. Ja pamiętam, że raz poza nagraniem go chciałem, znaczy chciałem go aktywować, nagrywałem, ale stwierdziłem, że kompletnie do bani był. Coś tam spieprzyłem i mi się odechciało nagrywać tego questa. Yo. Czemu tak na mnie patrzysz? Powiedziałem, ja mroczne bractwo. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że... Zamknij się. Człowieku, ja tu wypełniam zlecenie dla Mrocznego Bractwa, a ty mi zawracasz gitarę. Dobra, gdzie on jest? Porozmawiaj ze mną jeszcze raz. Tak, dobra, trzeba przewinąć rozmowę. Wybaczcie, ale mi tu... By Alan Dufont stracił życie. Ma zostać wytropiony i zaszlachtowany jak świnia. Nie wiedziałam o tym, gdy byliśmy razem. Zadekowali się w starych krast... Idź do tych ruin. Znajdź... Okej. Gdy już zginie, zapłacę. Złoto. Ale... No cóż, jeszcze jedna sprawa. Jeśli zdołasz, zabij jeszcze jedną osobę. Nie musisz. Chodzi o Nilsin, łamaczkę tarczy z Wichrowego Tronu. Jeśli Nilsin także straci życie, porządnie cię wynagrodzę. Okej. Chciałam sama zabić Alana. Nilsin, po prostu pokryj nią broń, a potem... No wiesz... Ekstrakt z lotosu? Co? Mam ich zabić ekstraktem z lotosu? Ja pierdolę, no dobra. Tam mi ktoś bije Lidię, wysłyszałem. Uuu, Lidia, widzę, że już kogoś załatwiłaś. Sztuka złota, hura, jesteśmy bogaci. Ejku, nie kozacz tą podróbą młotka. Już, uspokoiła się Lidia. Wychodzimy. Dobra, nie widzę żadnych czerwonych znaczników, to trzeba się zawinąć szybko, póki ich nie ma. Tu mam tą łamaczkę tarcz, a najpierw Alana Dufonta. O kurczę, to kawałek do przejścia, no dobra. Lecimy. O, jaki... jakiś... ołtarz. Jaki bajerancki. Nie chcę wiedzieć, gdzie te kolce sobie wsadzali. Uuu, kogoś tam widzę. Cium! Bandyta zbir. Zaraz zginiesz, zbirze. Oj, trafiłbym psa, nie byłoby to dobre. Nie. Już się wystraszyłem, że pies się mi wrył pod celownik i zginął. Dobra. Olać można tam. Oni nic będą nie mieli, będą mieli przy, ciekawego przy zwłokach. Dobra, lecimy tędy. Lidia. Idziemy. Nie, żartuję oczywiście. Widziałem napisanie na Lidię, żeby nie było. Teraz nie tu ktoś opierdzieli o jakiś szowinizm czy coś. Teraz, które... O, tam coś widzę. O! Śnieżny troll. Padaj się, nie boję troli. Chodź, o, ale go sponiewierałem. O, ale był brudny, chyba jadł niedawno. A met jest bez stakazy, nie pogadaj. O, i trolla też jest dużo warty. Odporność na trucizny, szało sobie nie... No niech będzie. Zawsze coś. Dobra, mam pokryć toporek tym z lotosu i go zabić. No dobra, spróbujemy. Też nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie takie dokładne. Teraz tak jest w ogóle w treści questa? Jeśli to zginie, ale jeśli... Nie, nie ma nic w sumie o tych, o tej truciźnie, ale spróbujemy z tą trucizną. Zawsze to ciekawszy dodatkowy bajer. Idzie pies, podążacie za mną? Tak, jestem z was dumny. I się nie biją? Normalnie jestem w szoku. Tu idziemy teraz... No, przy ciebie po schodach cały czas. Dość prosta trasa. O, może z widokiem zza pleców znowu.
Ale tyle co daleko ta kamera. A to ci niespodzianka. Dzień dobry. Ale czemu finisher z pierwszej osoby? Ale lipa. Bytryk, złoto. Nic ciekawego. Idziemy dalej. Bez ostrej gry, tylko no dalej. No przecież idę. Umarnął. Ja go nie przeszukuję, już widziałem z daleka, że ma badziewny łuk. Oho, ale jestem pro. Lidia? Gdzieś tam chyba idzie, mam nadzieję. Zaraz się zresztą w środku przekonamy, czy idzie za nami, czy nie. Jak tam z czasem stoimy, skontrolujmy. O, 4 minuty do końca odcinka. Już tak szybko zleciało 20 minut, jak to możliwe? Znaczy w sumie nie 20, 15 dopiero, no cóż. Dobra, go, go, go. Dzień dobry. Nie wstawaj, nie kłopocz się. Pole mi zobowiem. Nie wiem co mu zrobiłem, bo mi ściana zasłoniła. O, ebonowa strzała. Takim czymś nigdy nie pogardzimy. Czy to jest jakiś guzik? Duże zdobione, tak, one są ciężkie. Z nich przypuszczam coś można robić. Ty, ale sposób na przypiekanie szczura, no doprawdy. To kiepski moment na zgubienie drogi. Kto powiedział, że ja zgubiłem drogę? Spokój się, szlin. Ja miał jakąś cięższą zbroję. Złota, 104 sztuki, iha. Jestem bogaty. Postaw psa. Wygląda jak nosorożec. Chłe, chłe. O, elfie strzały też nie są złe. Piwo tam jest jakieś, to nie. Niestety nie wyznają zasady piwo to moje paliwo, tak więc piwa nie będę stąd zabierał. Tu są zamknięte drzwi, tak? Tak, już otwieram, jest mistrza, tak. Nie mam co robić. Ja tu widzę mój cel. Dobra, czekaj ziom, muszę zatruć mój ten ekstrakt lotosu. Tak jest. Dobranoc. Wow, jakoś tak się zachwiałem dziwnie. Sprawdźmy, czy ja mam przy sobie coś ciekawego. Zguba Aegis. Cel traci 5 punktów zdrowia i kondycji, odebrano. Ale ciężkie, nie chcę. O, klucz. I złota trochę. Wow. Prawie mnie nie załatwił. Wow, 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 wow. Aż mi się ekran zachwiał. To teraz trzeba coś tu. O. Nie mogę się doczekać. Już przez chwilę się wystraszyłem, że ten pies leży martwy, on mi się zdenerwował. O, widzę, że go Lidia załatwiła, no więc. Dobra, tu jest jakaś miksturka. Tu jest jeszcze jedna i druga i trzecia. Drzwi. Czy do tego miałem klucz? Nie, do cholery. Nie, nie chcę mi się z tym męczyć. Nie mam dzisiaj ochoty na otwieranie zamku. Cicho, kobieta. Czy pan miał jakiś ładny klucz? Nie, ale bo nowa strzała i 3 sztuki złota, niech będzie. A pan miał jakiś ładny klucz? Oczywiście, że nie. Uraki. Tędy? Kurczę. Wiecie co, jak... Ja dumę, że kiedyś wrócę, potwierdzę te wszystkie drzwi, teraz mi się naprawdę nie chce. Dzisiaj nie mam jakoś dziwnie humoru na otwieranie drzwi wytrychami. No dużo zabawy z tym. Do czegoś klucz znalazłem, ale nie wiem do czego. Kiedyś może z niego skorzystam. Tak więc idziemy oddać... Nie, nie idziemy oddać. Idziemy... Gdzie my idziemy? Ach, idziemy zabić jeszcze tą łamaczkę tarcz, tak? W sumie trzeba będzie dowiedzieć się o co kałam, bo ona powiedziała, czemu chce zabić swojego męża, czy faceta, czy kto to tam jest. Ale nie powiedziała, czemu chce łamaczkę tarcz zabić. Może to jest ściema, on wcale nie jest przywódcą bandytów. A w rzeczywistości to po prostu jest jego kochanka i mamy zabić kochankę i męża. I wow, taka intryga, że ja pierdzielę. Normalnie niewolnica Izaura się chowa. Dobra, chwilę to przeciągniemy, nikt cię chyba nie pogniewa. Dobra, moment, save'a.
Gdybym zrobił jakiś błąd, hehe. Gdybym zrobił coś głupiego, to jest wysoce prawdopodobne, znając mnie. I lecimy, lecimy, lecimy. Dzień dobry pani. Chciałbym panią zabić. Co? Potrzebujesz czegoś? Tak, twojej śmierci. Co? Cóż za potworność i okrucieństwo. Zamordowano mi siostrę. Czy ty zdajesz sobie sprawę, co teraz czuję, przez co przechodzę? Nie. Nie. Nie mam ci nic do powiedzenia. Po prostu zostaw mnie. Myślę, że... Nie mam go w rękach. Nie da się tak. Teraz, czy młotek jest dalej zatruty? Nie. Ale widzę, że trzeba go uzupełnić ładunkami. Drobny klejnot duszy. Pomniejszy klejnot duszy, proszę bardzo. Pospolity. Nie, to drobnym, dobra. Tak. Teraz jeszcze zatrujemy sobie ten młotek ekstraktem z lotosu. Lato. Młoty nie mają. Popatrz za piecem. Chyba tam go widziałam. Nikt mnie nie widzi. Wiesz coś o Talosie? To założę. Nie, nie chcę z nią rozmawiać, idź sobie. Jestem w ukryciu, hura! Boom, headshot! Ciekawe, czy miałem przy sobie coś ciekawego. Klucz do domu łamaczy tarcz. Wytrych i złoto, wspaniale. No dobra, idziemy do ciego questa. Tak, to będzie teraz ciężkie. Ale cóż, czego się nie robi dla zleceń. A potem oczywiście oni mi pogratulują, że wykonałem robotę po cichu. Tak, z pewnością. No teraz muszę do niej do domu iść w tym celu. Chcę się, żeby z nią porozmawiać. Dzień dobry. Tacitusie, co to jest? Gwóźdź? Nie pomogę, byś śmieszny. W Legionie nazwalibyśmy to bezużytecznym. Spójrz, jak kruchy jest ten metal. Przepraszam. Po prostu, no cóż, piec tak mocno się nagrzewa i pomyślałem... Ciekawe miejsce w ogóle, na którym się fajnie to wygląda. Nie rozgrzewać metalu do oporu? Beznadzieja! Zrób to jeszcze raz! Pytaj Gorzy. Jeśli czegoś potrzebujesz. Potrzebujesz nowego oręża? Dorasta... Ale każda dziewczyna musi dorosnąć. Dziewczyno? A życie w twierdzy hello? Jest wymagające. Hello? Więc wstąpiłam do Legionu. Tam doskonaliłam swe rzemiosło. Powiedziała, że mnie aresztuje i gdzieś pobiegła. Nie rozmawiam z tobą, nic sobie. Ach. Ci gromowładni naprawdę nachalnie są jak gdzieś. Wiem, chcecie, żebym zrobił questa z więzieniem pewnie, ale ja nie chcę teraz. Może go kiedyś zrobię, może kiedyś wrócę do Markartu i powiem, potem jak zamordowałem 500 miliardów strażników, wreszcie się poddam, a potem i tak zrobię questa i wyjdę. Pue, pue. Jaki ładny. Tego właśnie chcesz, co? Gdzie ona jest? A, przy wejściu. Dzień dobry. No i czy Alan... Dziękuję. I słyszałam o nim Sim. Twoja część umowy została wypełniona w dwójmesku. Zapłata i symbol przyjaźni. Pierścień i 1200. Co mi ten pierścień cholerny daje? Mam nadzieję, że jest dobry, bo jak nie... Twoje mikstury są... No ale śmieć. Dobra. Myślę, że w tym momencie, jak Lidia zabije gromu ładnego... Możemy wyjść. Teraz ci opłacę! Nie dorównam ci! No! No! Wreszcie. Dobra, teraz możemy zakończyć odcinek, ponieważ chwilę mi zajmie wydostanie przejście między tym dwojga do drzwi. To szybciej mi to zajęło niż myślałem. Tak więc pozbędę się nadmiaru kieszeni, bo jak widać mam 452 na 455. I widzimy się w następnym odcinku, gdzie prawdopodobnie będę wykonywał kolejne questy dla Czarnego Bractwa. Trzymajcie się i do następnego. Hej!